Wielki ołtarz. Co tu mamy? Ale ci wystroili, dziewczyno. Juan! Dostałeś się tutaj. Nie, uciekaj stąd. Kalaga będzie wrócić niedługo. Mam... Żałuję, że rzeczy się tak potoczyły. Chciałabym być z powrotem w Paobluczo. Stracimy... Wygląda na to, że stracimy festiwal. To jest najmniejsze twoje zmartwienie, dziewczyno, w tym momencie. Może moglibyśmy... Nie tak szybko! Liczę to, że jak miło, że przyłączyłeś się do ostatniej ceremonii. Hej, ty brzydki czaro, nie wiem, to się... To jest pewnie jakiś tam ich zwrot. Masz mnie, zostaw go w spokoju. Och, babeczko? Jak słodko. Wiem, że przechodziła wam przez myśl... nie, wiem, że doszliście do wniosku bycia razem. Ale tak... Aha, żebyśmy byli razem. Dobra, kurde, źle zabrakło mi, źle przed... Nie dojrzałem innego słowa po prostu. Żebyśmy byli razem. Tak czy siak... no bo przecież za chwilę ożenisz się z Bogiem. Mam nadzieję, że nie będziesz... nie wiem, jak co to dokładnie chodzi, chyba o całe gadanie czy coś w tym stylu, bo przejdzie przez proces uszkieletowienia. Pozwól mu odejść. Czemu tak bardzo obchodzi się ten jeden człowiek? Albo to, że tak bardzo cię interesuje ten osobnik czy coś w tym stylu. Tak czy siak, czekaj. A, wiem o co tutaj jest grane. Jesteś tym napodpływliwym farmerem. Ha, 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 teraz jesteś luchadorem? Ale zabiłem cię. Definitywnie cię zabiłem. Nie martw się. Dam ci wspaniały... wspaniały honor, czy wspaniały... zaszczyt bycia zabitym dwukrotnie z mojej ręki. Ja, Carlos Kalaga, największy czaro, który kiedykolwiek żył i umarł, ale żyje znowu. O, i nie martw się, będę pewien, że będzie ona świadkiem twojego bólu, twojej bolesnej śmierci. Ha, ha, ha. Teraz pokaż mi, jak bardzo jesteś beznadziejny, normalny, Agwe boi, nie wiem co dokładnie mówię, Agwe. Rematch. Teraz nie ma runda pierwsza, tylko jest rematch. Oh. Aha, czyli używasz takich dziecięcych sztuczek. Panie K, no. What the f... What? Okej.
to było przynajmniej denerwujące. Jego wszystko atakuje mnie. Peleryna, skoki w dół, ataki te. A kiedy ja mam moment, żebym mógł go uderzyć? 20 minutes later. Jak miałem zrobić unik przed tym? Chcę zobaczyć, jak kurde twórcy sami pokonują swojego własnego twora, no. Bo... bo jak tego nie zobaczę, to... No, nie zdążyłem, ten, on już się pojawił, ja nawet nie skończę animacji, kurde, ataku, a on już się przeteleportuje nad to, żeby mi zrobić krzywdę. No, ty... no. Ech. Luchador! Masz szczęście, że zmarnowałem całą swoją energię na rytuale? No jasne, i teraz mi wielce powiesz, że jakbym kurde ten, to byłbyś jeszcze silniejszy. Dzięki twórcy, żeście uświadomili mi tak, że jestem do niczego przez to, że ten facet ponoć wymarnował całą energię. Weźcie się, walcie na paszczę. Heh. Dobra. Chyba mi trochę ulżyło. Ale jest za późno, ciemne słońce nadchodzi. Chodź i bądź świadkiem marszu dwóch światów i narodzenie i początku nowego światowego porządku. Faktycznie miał rację. A ja... Moc. Czuję, że wypełnia mnie. O, no se, no. No jasne. No jasne. Jakby tamto nie było trudne. Jestem Kalaka. Bóg świata żywych i umarłych. Teraz drżycie pod moimi rządami. Ale ona przecież ponoć nie była dziewicą, nie? Takie mam pytanie. Czyli najpierw muszę zrobić to, a potem... Yeah! Oh yeah! Behold, stralalalala. Mógłbyś mordę zamknąć, co? Kalaga. Bo jedyne co umiesz, to tylko żłopać tym swoim pyskiem tak na lewo, na prawo.
Aż, kurde. Nie no, serio? O, ty mendo zbolała. No ile jeszcze będziesz strzelał z tego swojego laserka? Dziewczynko mała. Giń, giń w końcu! Luchador, morderca bogów, żywych i umarłych. Serio? On był... On był jednym z orbów? On był jednym z orbów. Ostatni boss był ostatnim orbem. Czy to są jakieś głupie żarty? Chyba się opowieść nie skończyła happy endem. Jednak. A może? Raczej nie. Już po zaćmieniu księżyca. Chyba coś skopałem. Chyba musiałem zdobyć ostatniego orba, aby było całkowicie inne zakończenie. Mam tutaj jakieś całkowicie jakieś takie... Nie. No tak to się nie powinno skończyć, no. Szlak. Musiałbym przejść cały ten... Całe piekło, całe inferno i znaleźć ten ostatni orb. Albo gdzieś w innym miejscu jest ten orb. I wtedy... Wtedy może coś byłoby innego. Coś... Związali się po śmierci. Goddammit. Ja się czuję winny, że nie robiłem tych wszystkich, kurde, inferno. Dzięki, twórcy. Czuję się najgorzej, jak mogę. Demet. Ach. Prawie 10 godzin grałem w tą grę.
ranking internetowy. Ja nie mogę, dobra, dobra. To pomijam. Ale kurde. No cóż, no nic nie zrobię teraz. Musiałbym zdobyć tego orba, ale skąd, jak? Nie wiem. No cóż. Gdybym wiedział, że to aż tak wpłynie na ten, może więcej skupił się właśnie na tych całych zadaniach. Też uratowałeś się. No jak uratowałem, jak ona umarła na końcu, no. Czy ktoś w ogóle sprawdzał te kurde ekrany końcowe? Gratulacje. Ukończyłeś tryb normalny. Jesteś zwycięzcą. Tryb hard jest już odblokowany. Też uratowałeś córkę prezydenta. Jesteś prawdziwym bohaterem. Ktoś chyba naprawdę kurde tego nie sprawdzał. Taka jest moja teoria. Dobra, zobaczmy co się dalej będzie działo. Mamy napisy końcowe. Zabrakło mi jednego orba. Jednego. Przy wykonaniu tych przeklętych misji u diabła w którymś momencie na pewno się ten orb pojawiał. Pewnie przy tym, jakbym ukończył wszystkie misje na złoto. Nie. Ja tak tego nie zostawię. Tego jeszcze nie testowałem. Kurde, no musi gdzieś tu być ten ostatni orb, na litość. To nie może się tak skończyć. Serio. Serio. Cześć. Więc to jest tego typu ten. Ach. Czyli muszę. Nie, niepotrzebnie zrobiłem tego kuraka. Ach. Dzięki Bogu, że kombosy dają ten. O matko. Nope. Trzeba było poczekać na tym miejscu jednym. Dupek. Yes, no. God damn it.
No. No, błagam, ląduj na... God damn it! Teraz są coraz mniejsze. Nope. Mam zamiar to skończyć. Ma być kurde cholerny happy end, a nie, że mi będzie jakaś głupia platformowa misja załatwiać. Nie zgadzam się na to. Pokonałem Kalagę, pokonałem kurde wszystkich bossów dookoła, pokonałem wszystko, wszystkich przeciwników, którzy mnie poniżali. Wytrzymałem walki z tymi żółtymi palantami. I nie po to, żeby teraz mnie pokonała jakaś głupia platformowa sekcja, w której mogę popracować nad tym, żeby był cholerny happy end. Nie pozwolę sobie na to, żeby coś... żadna platforma nie jest liczona i to jest właśnie kurde problem. Nie. Ja się nie poddam. Chociażby mnie pioruny strzelały, chociażby mnie musiałbym jeszcze z 10 razy z Kalagą walczyć. Nie poddam się. Nie poddam się. Chociażby mnie to zajęło całą godzinę robienie tego. Ja się nie poddam. Kurde. Tylko muszę zapamiętywać na szybko miejsca, w których mogę wylądować, żeby była platforma na nich. Kurde, czemu ten... Dobra, spokojnie. Nie, za daleko, kurde, no... Nope. Jak już mi się skończy platforma pod nogami, to muszę starać się wylądować na tej samej platformie, która mi zniknęła pod nogami. I wtedy dopiero kombinować z kolejnymi. Nie, czemu? Akurat musiałeś zniknąć w tym momencie. Later. Oh.
Tak. Proszę. Piąta część. Kalaga, idę po ciebie. Pora odmienić bieg historii. Coś da, czy... No dalej, powiedz mi! Ostatnia, szósta część. Ostatni element. Ostatnia nadzieja. Cała maska. Czy to coś zmieni? Czy to coś da? Powiedz, że coś da. Co jest? Maska się rozpadła? Yes! I o co chodzi? Aha, tyle czasu na poszukiwania. Tyle czasu zmarnowanego. Oj, teraz jest całkowicie inaczej. On dostał żółtą, a ona dostała czerwoną.
No i teraz się mogę zgodzić z tym cholernym napisem. Ach, ręce mi opadają. Tak powinno być od samego początku, a nie, że ja musiałem biegać jeszcze, szukać miejsc, zastanawiać się na mapie, gdzie to może być. No ale przynajmniej teraz wiem, że to jest przykład gry dla osób, które wiedzą i chcą się upewnić, że wytrwałość przynosi rezultaty. Ręce mnie bolą już. A o palcach to już nie wspominam. Po raz pierwszy tak bardzo cieszę się na zakończenie odpowiednie. Dobra. To było Guacamele z moim prywatnym dopiskiem Legenda Kinga. Ponieważ cały czas jechałem na postaci Kinga i jestem zadowolony z tego. Ogólnie to mogę powiedzieć o grze, to tak. Fajna, klimatyczna pod względem takiego klimatu meksykańskiego i takich tam azteckich ruin, tajemnic świata żywych i umarłych. Zdarzały się przypadki, których byliśmy szczęśliwi, przynajmniej ja byłem. Momenty, w którym byłem szczęśliwy, momenty, w których byłem wkurzony i momenty, w których miałem ochotę rzucić tą grę w diabły. Ale dzięki Bogu nie dałem się pokonać i ukończyłem tą grę. I jestem szczęśliwy, że już to zrobiłem. Co dalej będzie, zobaczymy. Co nas czeka kolejnego? Czy zrobię kolejną taką grę? Czy zrobię cokolwiek, całkowicie coś innego? Zobaczymy, nie wiem, w którego dnia się pojawi ten ostatni odcinek. Ale mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki za oglądanie. I mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnej serii, którą postaram się dokończyć, jak i zacząłem, tak jak skończę. Postaram się skończyć. Zmęczenia mi już się wszystko kiełbasi. No i do zobaczenia w kolejnych właśnie seriach i pa! Bo co tu więcej dodawać? Gra była fajna. I polecam osobom, które chcą sprawdzić swoją wytrzymałość. No. Więc na razie. I bye.